Dzień dobry. Witam w miejscu, w którym w tamtym roku był ogródek warzywny, a w tym nie jest. Nie było mnie tu prawie 2 tygodnie. I za dupie już go sobie przejęło całkiem z powrotem. Tylko jeszcze to poletko z ziemniorami da się rozpoznać. Miałem sobie dzisiaj ogarnąć tutaj szparagi, fasolkę. Ale nie wiem, czy jest sens. Za to dynie ładnie rosną chociaż. Tu chyba nie widać. Ale w tej grządce, tam gdzie miały być byliny, to nawet wyrósł pomidor. No, idę do foliaka najpierw zobaczyć. To tak wygląda foliak. Natrawiony. Myślałem, że będę już dzisiaj zrywał pomidory, bo pod domem już nam te z tego dolnego grona ścierwienią i jemy powoli, ale tutaj widzę, że jeszcze nie są gotowe. Spróbuję sobie tam teraz wejść i ogarnąć z grubsza, bo jest tam fajnie ciepło w środku, tak jak lubię. Także włączę się, jak to zrobić. Tak to wygląda. Udało się wszystkie jakoś tam odnaleźć, podwiązać te, co były pominięte ostatnio. Te czarne, które tam Martynka wysiewała, w końcu przemyślały sytuację i zaczęły rosnąć. Zaprezentuję. Chwila. Tyle udało się zebrać. Jeden z tych nie wytrzymał napięcia. Także tak one teraz wyglądają, czyli to będą jakieś koktajlówki. Oprócz tego jest cała taczka z kubką towaru i jeden koper. Także było warto poświęcić ponad godzinę do takiego plonu. Nie mam pytań. Idziemy dalej. Tyle się tego nazbierało. Tak teraz wygląda. Nawet da się wejść. Niektóre liście wyglądają już trochę gorzej. Inne lepiej. To jest chyba jeden z tych czarnych. To na pewno jest jeden z tych czarnych. Kolejnym punktem programu miało być ogarnięcie szparagów.
Chciałem tutaj donieść kartonów i przysypać zrębką, trochę wyplewić, ale nie wiem, czy mi się chce. Spróbuję wyzbierać trochę fasolki, bo widziałem, że już jest dobra. I zobaczę, co tutaj dalej. To troszkę to zarosło, bo przez te 2 tygodnie. I no nie wiem, czym się chce. Na szczęście te ziemniaki dają radę w miarę. Widzę. Miałem porobić też podpórki do fasolki. No zobaczę, ile mi tu zejdzie. Na pewno chcę to trochę wyplewić. I może potem zrobię chociaż jakiś sznurek, żeby ta fasola się zaczęła piąć. Tyle fasolki nazbierane. Tutaj to nie ma co się kopać z koniem, bo tu nawet się nie ruszyłem tam w głąb, a już mam całą taczkę towaru. Muszę przywieźć folię i to przykryć tutaj te ścieżki. Najpierw na kilka tygodni, a dopiero później je tu układać, bo to nie ma sensu i tylko wyplewię tu tak po środku pomiędzy tymi szparagami. Szkoda się z tym pierdolić, szkoda pleców i czasu. Także tak. Tutaj nawet w tym roku dyni nie było, więc nie wiem, jak ona się tu posiała. Ale no rośnie dosyć dobrze, to ją zostawię. Nie jest może taka wielka jak ty tutaj. No coś tam z niej będzie. Tutaj jak widać płotek się poddał pod naporem tych chwaściorów. To też będę musiał jakoś przez zimę tą część tutaj naokoło, przynajmniej przy samym płocie, jakoś lepiej ogarnąć, przykryć, żeby aż tak go nie przerastało. To by było na tyle. Foliak ogarnięty, pomidory rosną, fasolka rośnie, ziemniory rosną, dynie rosną. Także ogródek jest wielkim sukcesem w tym roku, bo wszystko to, co tutaj posialiśmy i posadziliśmy, to wyszło. Oprócz papryk. Bo nawet nie wiem, gdzie są, gdzieś tam. Nie widać ich. Czyli 90% wyszło. Powoli też wychodzi na to, że tutaj problemem, znaczy największym wyzwaniem nie jest jakieś tam budowanie gleby i to wszystko, co ja tutaj zwoziłem, to gówno, zrębka, liście, to nawet tutaj nie jest potrzebne, bo tutaj ta ziemia jest nawet za dobra. Znaczy w cudzysłowie, nie? Największym problemem jest poradzenie sobie z tym, co już tu rośnie. I aktualnie to nie jestem sobie w stanie z tym poradzić. Nawet przez tą grubą, czarną folię ta trawa wodna sobie przerasta, przebija ją, jakby to było nic. Tak samo plandeki, o kartonach nie wspominając. Nie wiem, czy był tutaj też pesz wcześniej, czy go z czymś przywiozłem, ale teraz jest go pełno. Szczególnie na ścieżkach, gdzie nie ma konkurencji. No ale w przyszłym roku, znaczy w przyszłym sezonie spróbujemy jakoś z tym zawalczyć właśnie przykrywając to sukcesywnie, wytrwale, ciągle. I może w kolejnym sezonie będzie trochę lepiej. Może się trochę odbrazimy albo zapomnimy, jak źle było i tak spróbujemy.
Także kolejny nic nie wnoszący film. Przejechałem się przejechać, zobaczyć, czy wszystko stoi, wszystko stoi. Zmęczyłem się, powkurwiałem, porobiłem. Przywiozę trzy pomidory na krzyż do domu i jest gitara. Do przyczepy nawet nie da się dojść teraz. Także następnym razem znowu koszenie, bo dawno nie było. No tak, i to tyle. Siemana, rapa, do widzenia. O, tutaj gdzieś papryki były chyba. Albo w następnej grządce. Grządce. Już nawet nie pamiętam. Ale tutaj widzę zasną cebulę. Zrywałem też czosnek jeden. Ale już się ząbki rozdzielają, także zostawiam je w ziemi, niech sobie rosną na przyszły rok. Ten jeden tylko wezmę i zeżrę. Ale tą cebulę chyba wyciągnę, bo jest duża z tego, co widzę. Papryki... Nie widzę nic tutaj, co ma liście jak papryka. Więc chyba bezpiecznie można przyjąć, że jednak się nie udały. No, taka w miarę nawet, no. Tam jeszcze kilka jest. Tutaj to jest teraz jak w tych wszystkich filmach, co ci ludzie dużo bardziej odpaleni ode mnie mają jadalny las. I wchodzą i mówią, no kurwa, tutaj to ja tu nic nie robię. Tu jest milion jadalnych roślin. Tutaj całe miasto ludzi mogłoby jeść przez 50 lat. Nic nie robiąc, tylko zbierając sobie stąd. Ja tutaj tylko, wiadomo, chop and drop. Tutaj to wyrwę, to położę. To się samo robi, ja tu nic nie plewię, nic nie podlewam. No to jak oni mają jadalny las, to ja mam jadalne zarupy. Wpierdalasz się głową do przodu w takie pokrzywy dwumetrowe i idziesz godzinę i znajdujesz jedną cebulę, jeden czosnek. To teraz to już chyba serio wszystko.